Hej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja jestem Weronika i dzielę się z Wami moim szydełkowym światem i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki oto kwadracik babuni z takim kwiatuszkiem. Także będziemy do tego potrzebowali kilku kolorów włóczki, minimum cztery różne kolory, ewentualnie można zrobić trzy, ponieważ tutaj ten ostatni rządek możemy zrobić w tym samym, ale dla lepszego efektu zalecam cztery różne kolorki albo nawet i pięć, ponieważ ja lubię sobie je jeszcze powiększyć i dorobić jeszcze jedno okrążenie, ale to już później wszystko Wam pokażę. Także co, zaczynamy. Mam tutaj przygotowane pudełeczko z różnymi kolorami bawełny i zacznę od tego niebieskiego, który będzie naszym środkiem. I zaczynam od wykonania magicznego kółka lub oczek łańcuszka. Ja zdecydowanie ostatnio wolę zaczynać od oczek łańcuszka, także wykonuję 4 oczka łańcuszka i następnie wbijam się w pierwsze wykonane oczko. I wykonuję oczko ścisłe tak, aby powstała nam tutaj taka mała dziurka. Następnie trzy oczka łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek, i teraz będziemy wykonywać słupki, wbijając się w środek naszego okręgu i wykonujemy ich aż 11, przekładam nitkę. Przez 2 i przez 2. Nawijam nitkę, wbijam się w środek, przekładam przez 2 i przez 2. I musimy wykonać 11 takich słupków. Na koniec szukamy nasze trzy pierwsze oczka i wbijamy się w ostatnie i zamykamy oczkiem ścisłym. Następnie jedno oczko łańcuszka, chwytamy za nożyczki i odcinamy bliziutko nitkę. Przeciągamy szydełko i zaciskamy. I w taki sposób właśnie stworzyliśmy nasze pierwsze okrążenie z kwadratu, czyli środek naszego kwiatuszka. Następnie bierzemy nowy kolor, wykonujemy pętelkę, wkładamy szydełko, i w miejscu gdzie zakończyliśmy wbijamy się i wykonujemy oczko ścisłe. Następnie cztery oczka łańcuszka. Nawijamy dwa razy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce. Od razu chowam sobie końcówki, nabieram nitkę przekładam i przekładam przez dwa i przez dwa. Tutaj będziemy wykonywali słupki podwójnie nawijane, ale będziemy z nich tworzyć właśnie takie kępki, czyli przez te dwa ostatnie oczka nie przekładamy. Nabieramy nitkę dwa razy, wbijamy się w to samo miejsce, przekładamy nitkę i przez dwa, przez dwa. W momencie, gdy mam już trzy oczka łańcuszka, przekładam przez wszystkie. Dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę dwa razy, przechodzę do następnego oczka i wykonuję to samo, czyli przekładam nitkę, przekładam przez dwa oczka i przez dwa oczka. Zostają nam dwa oczka, nawijam dwa razy. Wykonuję w taki sam sposób, jakbym wykonywała słupek podwójnie nawijany, zostawiam to ostatnie oczko, mamy dwa słupki podwójnie nawijane i jeszcze potrzebujemy trzeci. Czyli wykonujemy dokładnie to samo bez tego ostatniego ruchu, przeciągania przez te dwa oczka. Gdy mamy już cztery oczka na naszym szydełku przekładamy przez wszystkie. Oczka, nitkę. Następnie dwa oczka łańcuszka i wykonujemy dokładnie to samo, czyli nabieramy nitkę dwa razy, wbijamy się w kolejne oczko, przekładamy i przez dwa, przez dwa. Ostatnie dwa zostają, nawijamy dwa razy nitkę, w to samo miejsce, pobieramy i przez dwa, przez dwa, ostatni ruch zostaje, i jeszcze raz. Przez 2 przez 2. Mamy 4 oczka już na szydełku. Przekładamy przez wszystkie 2 oczka łańcuszka. Nawijamy dwa razy i przechodzimy do następnego oczka. I wykonujemy dokładnie to samo. Będziemy to powtarzać aż dojdziemy do końca. 4 oczka przez wszystkie 2 oczka łańcuszka. Nawijam dwa razy i przechodzę do kolejnego oczka i dwa oczka. I powtarzamy aż dojdziemy do końca. Gdy dojdziecie do końca, i macie wątpliwości, czy tutaj jeszcze trzeba wykonać jeszcze jedną taką kępkę, wystarczy, że sobie policzycie wszystkie. Wasze płateczki, czyli właśnie te kępki, i jeśli będziecie mieć 12, to oznacza, że tutaj już nic nie wykonujecie. U mnie jest ich 11, dlatego tutaj jeszcze w tym miejscu muszę wykonać ostatnią kępkę. Czyli wykonuję dokładnie to samo. Na koniec, dwa oczka łańcuszka, szukamy nasz pierwszy łańcuszek. Wbijamy się w ostatnie oczko naszych czterech oczek łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka, odcinamy nitkę, przeciągamy szydełko, zaciskamy. Drugie okrążenie mamy już gotowe. Bierzemy kolejny kolor, znowu zaczynamy od wykonania pętelki. Wkładamy sobie szydełko. I tutaj musimy się wbić na początku w środek naszego pierwszego płatka, naszej pierwszej kępki. Od razu biorę naszą końcóweczkę i wykonujemy oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka. I teraz będziemy wbijać się tylko w te przerwy, gdzie wykonywaliśmy dwa oczka łańcuszka. I zaczynamy od wykonania trzech półsłupków w tym jednym oczku. Jedno oczko łańcuszka, następnie półsłupek nawijany, słupek i słupek podwójnie nawijany. W tym miejscu będzie nasz narożnik, dlatego wykonujemy dwa oczka łańcuszka i musimy wrócić tą, tymi samymi splotami, czyli jak tutaj zakończyliśmy na w słupku podwójnie nawijanym, to teraz zaczynamy od słupka podwójnie nawijanego, następnie słupek i następnie półsłupek nawijany. Jedno oczko łańcuszka, w kolejnej przerwie trzy półsłupki, jedno oczko łańcuszka. Kolejna przerwa to ponownie trzy półsłupki, jedno oczko i tu znowu tworzymy nasz narożnik, czyli zaczynamy od półsłupka nawijanego, następnie słupek i słupek podwójnie nawijany, dwa oczka. Ponownie to samo, wracamy czyli od najwyższego słupka podwójnie nawijanego przez słupek do półsłupka nawijanego. Jedno oczko łańcuszka. Kolejna przerwa to ponownie to, to samo co tutaj, czyli trzy półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i w kolejnej trzy półsłupki. Jedno oczko, kolejny narożnik, czyli półsłupek nawijany, słupek i słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka, słupek podwójnie nawijany. Słupek i półsłupek nawijany. Jedno oczko łańcuszka, trzy półsłupki. Jedno oczko łańcuszka, kolejna przerwa, trzy półsłupki. Jedno oczko łańcuszka. I jak możecie zobaczyć, to wszystko nam się będzie tutaj właśnie tak powtarzało, czyli tutaj ponownie wykonujemy narożnik. Zaczynamy od półsłupka nawijanego. Słupek, słupek podwójnie nawijany, dwa oczka, ponownie słupek podwójnie nawijany, słupek. I półsłupek nawijany. Jedno oczko łańcuszka. Ostatnia przerwa to trzy półsłupki. Jedno oczko łańcuszka. Szukamy nasz pierwszy półsłupek i zamykamy oczkiem ścisłym. Jedno oczko łańcuszka. Bierzemy nożyczki, odcinamy, przeciągamy, zaciskamy. I takim sposobem mamy kolejne okrążenie, i już ładnie tutaj możemy zauważyć ten kwiatuszek. Teraz potrzebujemy kolejnego kolorku, żeby powstał nam jeszcze jeden rządek, aby ten kwadrat był taki bardziej prosty. Ten rząd będziemy wykonywali tak samo, jak wykonujemy. Takie tradycyjne kwadraty babuni. Tutaj możecie zacząć od dowolnego miejsca. Natomiast ja, żeby tutaj przytrzymać tą końcówkę, zacznę sobie bliżej początku i zaczynamy od oczka ścisłego. Oczywiście na początku wykonaliśmy pętelkę i wykonujemy trzy oczka łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek. Następnie w tym samym miejscu wykonujemy jeszcze dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka, na naszym narożniku wykonujemy trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i ponownie w tym samym miejscu 3 słupki. Jedno oczko łańcuszka, kolejna przerwa to 3 słupki. Jedno oczko łańcuszka. Ponownie trzy słupki, jedno oczko łańcuszka, znowu trzy słupki, jedno oczko łańcuszka. Tutaj mamy kolejny narożnik, czyli wykonujemy trzy słupki, jedno oczko łańcuszka i wbijając się w to samo miejsce trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i będziemy powtarzać to wszystko, aż dojdziemy do końca, czyli w każdej przerwie tutaj na bocznych stronach wykonujemy po trzy słupki, natomiast w każdym narożniku wykonujemy trzy słupki, jedno oczko i trzy słupki. I tutaj tak samo. Także teraz dokończę to sobie poza kamerą i pokażę Wam, jak zakończymy. Gdy dojdziemy do końca, wykonujemy oczko łańcuszka. Szukamy naszych trzech pierwszych oczek, wbijamy się w ostatnie oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka, odcinamy nitkę, przeciągamy szydełko i zaciskamy. Na tym etapie możemy już zakończyć. Nasz kwadracik jest takiej samej wielkości jak ten obok. Natomiast ja bardzo często dodaję jeszcze jedno okrążenie i tak zrobię też tym razem. Czyli wykonuję dokładnie to samo co w poprzednim okrążeniu, czyli w każdej przerwie na bocznej stronie wykonuję po trzy słupki, natomiast w narożniku trzy słupki, jedno oczko i trzy słupki. Teraz wybieram sobie może. Taki niebieski i zaczynam od zrobienia pętelki. Przekładam szydełko, zaciskam i zaczynamy dokładnie w taki sam sposób, czyli wykonujemy oczko ścisłe. Od razu chowamy nitki. Trzy oczka łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek, dlatego w tym miejscu wykonuję jeszcze dwa słupki. Jedno oczko łańcuszka, tutaj mamy narożnik, więc wykonuję trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i ponownie w to samo miejsce trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, tu już mamy tą boczną stronę, czyli w każdej przerwie wykonuję trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, kolejna przerwa, kolejne trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i ostatnie z tej strony już trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, znowu mamy róg naszego kwadratu, więc wykonuję trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i ponownie trzy słupki w tym samym miejscu. Jedno oczko łańcuszka, kolejna przerwa to kolejne trzy słupki. I tak powtarzam do końca, czyli w każdym bocznym tutaj otworku wykonuję po trzy słupki. Natomiast w narożniku trzy słupki, jedno oczko i trzy słupki. Na końcu wykonujemy oczywiście jedno oczko łańcuszka, wbijamy się w pierwszy słupek, wykonujemy oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka, odcinamy nitkę. Przeciągamy szydełko, zaciskamy i takim sposobem właśnie wykonujemy kwadrat babuni z kwiatkiem na środku. Jeśli do waszego projektu potrzebujecie trochę większych jeszcze kwadratów, oczywiście możecie to powiększyć i dodać jeszcze jedno i jeszcze jedno okrążenie. Właśnie takim sposobem jak te dwa ostatnie. To już tylko zależy od Was, jak duże kwadraty potrzebujecie. Równie dobrze możecie zakończyć już na tym okrążeniu, tak jak tutaj. Natomiast ja lubię jak te kwadraty są troszeczkę większe i dlatego wykonałam jeszcze jedno okrążenie. Pamiętajcie, że wasze kwadraty będą się różniły wielkością w zależności. Jaką włóczkę wykorzystujecie? Ja na przykład tutaj mam taką cieńszą, wtedy ten kwadrat byłby troszeczkę mniejszy, a tutaj używałam włóczki od hobby z serii Friends i z serii Rainbow i do nich używałam szydełka 4 mm. Także w tym filmie to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wasze kwadraty Wam wyszły, że tutorial był pomocny i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam Was oczywiście na moje pozostałe social media, gdzie możecie znaleźć inne rzeczy, które tworzę. I zachęcam oczywiście do subskrybowania po więcej treści związanych z szydełkowaniem i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki, papa! Pa.